koncercie pasyjnym, który mam nadzieję wejdzie, bo to już kolejny taki koncert, wejdzie do stałej tradycji przed Wielkanocą w tym miejscu w kościele pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny. Drodzy Państwo, dziś też jest niezwykła okazja do wsparcia finansowego, o czym na końcu będzie mówił ksiądz proboszcz Jacek Gracz, do wsparcia remontu, rozbudowy naszych pięknych organów. Chcemy, żeby to miejsce jeszcze bardziej tętniło życiem poza liturgią, żeby również stało się piękną, wspaniałą salą koncertową, a tych organów sprawnie działających w naszym mieście jest coraz mniej. Kiedyś, organizując przez lata dekadę muzyki organowej, chóralnej i kameralnej, mogliśmy grać koncerty niemal w każdej świątyni. Teraz niestety już to jest niemożliwe i cieszymy się bardzo, że powstała inicjatywa remontu, rozbudowy instrumentów w tymże kościele, tak żeby był to również instrument koncertowy. Drodzy Państwo, dziś koncert pasyjny, koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu kapeli Fedaków. To rodzinny zespół z Katowic, który łączy muzykę tradycyjną ze współczesnymi kompozycjami, właśnie tradycyjną muzyką inspirowanymi. I dziś, mili Państwo, w klimacie Wielkiego Tygodnia, w klimacie zadumy i w klimacie tego, co czeka nas w najbliższych dniach, zapraszam Państwa na ten koncert. Przed Wami kapela Fedaków.